Witaj serdecznie, Iwo Baraniewski z nami, przepraszam bardzo. Iwo, posłuchaj, wygrałeś przez TKO w pierwszej rundzie. Poddanie. O, przepraszam, przez poddanie mam, że tak powiem. Właśnie, powiedz mi, jak, bo to była tylko pierwsza runda, prawda? Był ja w ogóle w tej pierwszej rundzie zauważyłem, że twój przeciwnik upadł po low kicku na początku. I powiedz, jak dalej to się potoczyło. Wstał, bo nie zdążyłem do niego dobiec, nawet nie spodziewałem się, że padnie po low kicku. Wstaliśmy, wymienialiśmy się dalej, chyba jakoś następna albo dwie akcje później złapaliśmy się w clinch, udało mi się go przewrócić, byłem na nim, starałem się go obijać, wszedłem za plecy, zsunąłem się, niestety muszę to poprawić, ale zsunąłem się z niego, wylądowałem w gardzie, no i z gardy udało mi się wyciągnąć balachę. Ile trwała ta balacha, zanim on się podał? Od razu, czy jak to było? Wydaje mi się, że chwilę poleżeliśmy, no nie wiem, szybko dosyć. Wydaje mi się, że szybko udało mi się wychwycić rękę i wkleić w tą balachę. A powiedz mi, jak czułeś dzisiaj doping swoich, że tak powiem, fanów, przyjaciół, no bo Kamil również miał też dość mocny doping. Mieliście podobne drużyny dopingowe były, tak słyszałem. Bardzo odczułem, naprawdę nie byłem świadomy, że aż tyle osób tu przyjedzie i słyszałem naprawdę, jakby cała hala huczała. Naprawdę super mnie to niosło i naprawdę mega motywacja i dziękuję bardzo każdemu z osobna, kto przyjechał mnie wspierać na żywo. Często ci się zdarza zapiąć taką dźwignię na nogę? Na nogę nie, ale na rękę już częściej, bo to na rękę była balacha. Przepraszam bardzo, bo dzisiaj mam ciężki dzień. Rozumiem, jeszcze tu zamotka jest, hala, wszystko, muzyka. Powiedz mi, jakie są twoje plany sportowe kolejne? Musimy usiąść z trenerami, pogadać i jak najbardziej jestem gotowy dalej. Może w tym roku, może na początku przyszłego, nie wiem, nie ja jestem decyzyjny, że tak powiem. Ja nie czuję żadnego urazu, jestem w pełni sił, więc chwilka odpoczynku i możemy działać dalej. Trenerzy podejmują ostatnie zdanie. Powiedz mi, czy z Kamilem wcześniej już walczyłeś? Nie walczyłem, to była moja pierwsza walka z nim. Dobra. Oby kolejna walka była być może bardziej fortunna dla niego, mimo wszystko tobie życzę kolejnych wygrań. Być może chciałbyś dłużej powalczyć, nie aż tak krótko, bo czasami zawodnik ma taki niedosyt. Powiedz, czy nie masz niedosytu? Bo się cieszysz na pewno. Koniecznie, bo fajnie jest wygrać też przed czasem, jeszcze w pierwszej rundzie i jeszcze w debiucie zawodowym, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Jeszcze wydaje mi się, że jeszcze będzie czas, że będę walczył pełne dystanse, jeszcze dopiero zaczynam swoją karierę. Jestem na początku tej drogi, więc na pewno się jeszcze jakaś walka trafi, gdzie będę musiał wszystkie rundy przewalczyć i wtedy sobie to wszystko przewalczę. To tak na koniec powiedz, w jakim klubie trenujesz, bo to już mówiłeś, ale tak, kto jest twoim trenerem, kto był twoim narożnikiem i komu chciałbyś podziękować? Trenuję w klubie Alligatores Fight Club w Warszawie. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie dociążali oraz którzy mi pomagali w przygotowaniach. Chciałbym podziękować narożnikowi, czyli Kamilowi Umińskiemu, Rafałowi Korczakowi. Również mój tata był, Dorian Baraniewski w narożniku, też super wsparcie. Chciałbym również podziękować trenerowi Tomkowi Janiszewskiemu, którego niestety nie mogło teraz być z nami, ale wierzę, że był ze mną duchem, oglądał, śledził. Czekamy na ciebie, Tomcio. No i chciałbym również podziękować Paulinie Januszko, Michałowi Skowronowi za przygotowanie motoryczne, za super doprowadzoną dietę Paulinie, Łukaszowi Pawlinie za to, że mnie super składał, jak mi coś było i ogólnie wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę, Muscle Clinic, VIP Limuzyny, WIK Codzienny, dziękuję bardzo. Iwo Baraniewski, zwycięzca trzeciej walki Babilon 39, gratulacje. Dziękuję bardzo, na razie, trzymajcie się.